Karolu, jak internet przyjął ten challenge Wielkiego Brata z Freeze? No i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie okazało się, że w pewnym momencie wszedł do domu pies. Mhm. I wywołał, wywołał spore zamieszanie, wywołał lawinę emocji, no i wywołał to, co wywołał, czyli że Igor trochę się zdenerwował, że właściwie pies był, ale tylko na chwilę, później do niego tam jeszcze wpadło, siema, jak fajnie, więc luzik. Natomiast pobudziło to jakieś takie wrażliwe struny, nie tylko u niego, ale u innych uczestników. No i co? No i jedni są absolutnie za tym, że to muszą być emocje i jakby pisali się, wchodząc do domu Wielkiego Brata, że będą czasem zagrywki nie fair, bo z kolei druga strona uważa, że rzeczywiście to było nie fair. To trochę jak jakby na chwilę pokazali ci dziecko i chcieli zabrać. Tym bardziej, że on mówił, że on się bardzo z tym psem jest zżyty, mieszka z nim i tak dalej, i tak dalej. Na całe szczęście historia kończy się happy endem. Spotkał się ze swoim dzieckiem, psem. Tak, i w ogóle tam w tym pokoju, tutaj on mu na piersi leży, to są słodziaki dwa, to się spotkały. Ale wiecie, że jak ja patrzę na tych uczestników, to mam wrażenie, że osobą, która najbardziej pamięta o tym, że uczestniczy w programie, jest Bartek. W ogóle Bartek dla mnie się stał taką postacią, która się pokazała trochę w tym tygodniu, ale rzeczywiście to on jest, słuchajcie, taką osobą, która w tych momentach mówi, ej, przecież weszliście do programu, a nie wyjechaliście na wakacje, nie jesteśmy na koloniach, wiedzieliście, jakie są zasady gry, a cała reszta jakby, myślę, że o tym zapomniała. Może i dobrze też. Bo to wiecie, jak to też działa. To działa trochę tak, że wszyscy oglądają Big Brothera, patrzą i są takie momenty, kiedy mówią, ale nudy, właściwie nic się nie dzieje, mają jakieś tam te challenge i tak dalej. A jak wchodzi pies i jest jakieś zamieszanie, są emocje, jest takie... Nie, jeden ma strzała, drugi ma strzała i coś tam w ogóle się zaczyna dziać, no to ej, no ale to już jest za dużo, no przecież jak to tak nie powinno być, że tutaj ten pies... Stodujmy. Ja uważam, że wszystkie zwierzęta wszystkich uczestników powinny pojawić się w domu. A to by było dobre, taki tydzień, gdzie wpuszczamy całą zwierzynę. I ale wtedy słuchajcie, i za Magdeza. Ale ja tu wchodzi 21 krów, a nie zmieści się? Ale ja ich wezmę w obronę, bo akurat jeśli ludzie hejtują za takie rzeczy, no to też tak naprawdę pokazuje, że wiesz, no w słusznej sprawie, w tym sensie, że nawet jeśli nie wiedzą, co się wydarzy za chwilę, że ten pies czeka, żeby go zobaczyć i tak dalej, to mnóstwo ludzi pisało z takiego dobrego serca, że martwili się o tego psa, Polska martwili się Igora. Polska jest w ogóle bardzo specyficznym krajem. My kochamy zwierzęta i damy się za nie pokroić. Tak, dlatego tutaj w tym sensie rozumiem, że czasami te emocje mogą być, zwłaszcza, że ludzie nie wiedzą, co tutaj się dalej dzieje, co planuje produkcja i tak dalej. Ale te emocje też pojawiły się w tym konkretnym momencie, tak jakby na chwilę, na jakiś czas, a później, tak jak mówiłeś, był ten happy end, czyli ten jego buldożek tutaj. Słuchaj, kto twoim zdaniem w mediach budzi największą sympatię? Wiesz co, zerknę tutaj na ściągawkę i... Bo ja mam swój typ i ciekawy jestem... Sporo ludzi trzyma kciuki za Izabelę Mączkę, to na pewno. Mhm. Wiele osób kibicuje też Łukaszowi. Mhm. No i Igor jednak. Naprawdę? Igor, tak. Naprawdę? Ani nie trafił ani razu w to, co nie, naprawdę, poważnie. No, ale Łukasz to wzbudza bardzo ambiwalentne uczucia. Z jednej strony jest najbardziej hejtowaną osobą, myślę. A z drugiej strony ma sporo takich bardzo zaangażowanych takich głosów trochę broniących jak nasz kraj, podzielony. Trochę jak nasz kraj. A z Izą to jestem zdumiona, że coś takiego mówisz, bo mi się wydawało właśnie, że Iza nie ma aż takiej publiki. A moim zdaniem Magda. Magda z Londynu. Magda z Londynu? Magda Wójcik? No Madzia, nasza Madzia. Madzia z Londynu. Madzia z Londynu, Magda tak, jest Zając. Ja też uważam, że Madzia z Londynu, że mnóstwo osób pyta o Madzię. W ogóle Madzia wyrosła na taką... Ona jest taka bardzo ludzka. Jest bardzo ludzka i jest też mało konfliktowa. W I pięknie z tym pokazuje to się swoją podoba. Walkę. Tak. Bo ona walczy ze sobą każdego dnia o to, żeby być silniejsza, mocniejsza, lepsza. Tak. To mi się bardzo w niej podoba.